Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Bogata oferta opałów, w tym rewelacyjny ekogroszek Ecored oraz szeroki wybór drewna kominkowego. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Jest czwartek, 17 listopada. Agnieszka Gierz, dzień dobry. Czas na magazyn miejski. Lista rankingowa z całego województwa liczy sobie 40 pozycji, a inwestycja z Kalisza zajęła 38. Kalisz nie ma co liczyć na dofinansowanie przebudowy ulicy Świętego Michała w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wniosek kaliskich urzędników już drugi rok z rzędu został oceniony źle i teraz znajduje się na szarym końcu listy. Bez szans na dofinansowanie. Mieszkańcy tej ulicy mają dość wiecznych obietnic i oczekują konkretów. Tych jednak od urzędników nie usłyszą. Źle się chodzi i bardzo źle się jeździ. Jak pada deszcz, to są takie kałuże, że jak się stoi na przystanku, to proszę pana, nie można w ogóle stać na tym przystanku, bo jedzie samochód, pryska strasznie. Tak wyglądają realia mieszkańców ulicy Świętego Michała. O niewielkiej drodze na skraju Kalisza władze miasta zapomniały, mówią żyjący tam kaliszanie. Edward Nowak od lat mieszka przy Świętego Michała. Od lat też on i jego sąsiedzi czekają na gruntowny remont drogi. W tej chwili to wątpię. Na razie doczekali się kolejnej informacji o odrzuceniu wniosku urzędników ubiegających się o dofinansowanie tej inwestycji. Ktoś nie dopatrzył sprawy, nie wiem. No. Na tych sprawach się nie znam, ale... Droga jest licha, co będziemy gadać. Na taki też... kompleksowy remont by się przydał? No tym bardziej, na pewno, no. To jest słuszna sprawa. No. Widzi pan, jakie dziury są. W ogóle te chodniki to szkoda słów. Weszliśmy do miasta, bo przecież tyle lat byliśmy w gminie, ale po co? Wieść o kolejnym fiasku urzędników niesie się po całej ulicy. Narzekają bardzo tutaj, mieszkańcy narzekają bardzo. No i mają słuszną rację. Znowu nie będzie i znowu będzie tak, jak jest. I bardzo źle. Naprawdę, na to powinno być pieniądze, powinny być, bo przecież no, ludzie płacą chyba te OC czy tam jakieś składki. Miasto Kalisz ubiegało się o dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3 milionów złotych na przebudowę prawie 3-kilometrowego odcinka ulicy Świętego Michała. Wniosek kaliskich urzędników zajął trzecią pozycję od końca. Wiceprezydent Artur Kijewski, odpowiedzialny za drogi w mieście, tłumaczy, że wniosek Kalisza w ocenie ogólnej nie dostał punktów na przykład za partnerstwo w inwestycji między gminą a powiatem, bo droga jest w całości miejska. Nie było też punktów za kontynuację, bo remont nigdy nie ruszył. Po co zatem składać dwa lata z rzędu ten sam wniosek bez większych szans na dofinansowanie? Próbować zawsze trzeba, bo jeżeli jest możliwość pozyskania środków, no nigdy nie wiemy, jak będzie to w każdym rozdaniu. Akurat tutaj też było dużo chętnych, no i sytuacja taka się złożyła jak dnia nie inna. Miasto zapowiada zmianę strategii. Kolejnych wniosków do Urzędu Wojewódzkiego z tego samego programu już raczej nie będzie. Jednak alternatywa jest na razie bardzo niekonkretna. Będziemy próbowali podejścia ewentualnego rozpatrzenia tej drogi i zrobienia jej etapowo, czyli na 2-3 etapy. Teraz zarząd miejski, zarząd drugi komunikacji analizuje temat i być może złożymy propozycję na etapowanie budowy tej drogi. No, obiecywać to można, wie pan, tylko żeby te obiecanki były po prostu sprawdzane, nie? Żeby się sprawdzało to wszystko, co oni obiecują, a do tej pory nic nie widać. Powody do radości mają natomiast mieszkańcy powiatu. W rankingu wniosków o inwestycje, w którym projekt Kalisza zajął 38 miejsce, wniosek starostwa powiatowego był na 6 pozycji. Starostwo wyremontuje z rządowych pieniędzy 17 kilometrów drogi. Była całkowicie zdrową, pełną życia i radości, młodą kobietą z ambitnymi planami na przyszłość. Dziś choroba przykuła ją do wózka, a jej myśli krążą wokół choćby częściowego powrotu do normalności. A wszystko przez kleszcza. 37-letnia kaliszanka Sława Bogdaszewska cierpi na neuroboreliozę i koinfekcję boreliozy. Trafnie zdiagnozowano ją dopiero 3 lata temu.
przez ponad 7 lat. Kobieta myślała, że choruje na stwardnienie rozsiane. Sława nie jest w stanie sama funkcjonować, a może liczyć jedynie na pomoc przyjaciół. Ci organizują dla niej charytatywną imprezę. Ja tak sądzę, tego kleszcza miałam od 99 roku wakacje. Sława miała 20 lat. Po pierwszym roku studiów pojechała na wycieczkę pod namiot w Bieszczady. Najprawdopodobniej wtedy ukąsił ją kleszcz. Faktycznie coś mnie ugryzło, była czerwona plama i tak naprawdę człowiek na to nie reagował, bo... No, a coś ugryzło i to normalne. Kobieta nie miała innych niepokojących objawów, czuła się tylko bardzo zmęczona. Gdyby wtedy szybko zastosowano leczenie, dziś Sława byłaby zdrową, samodzielną kobietą. Mijały miesiące i lata i jej organizm powoli dawał znać, że coś jest nie tak. Choroba zaatakowała po zakończeniu studiów filozoficznych w 2005 roku. Wtedy pamiętam, miałam rękę bezwładną troszeczkę i opadającą stopę i wtedy pojechałam do Poznania na neurologię. Tam niestety mi stwierdzono stwardnienie rozsiane i chociaż nie pobrano płynu mózgowodzeniowego. Także to też może by się inaczej potoczyło wszystko. Diagnozę postawiono na podstawie badań rezonansem magnetycznym. Z przekonaniem, że jest chora na stwardnienie rozsiane, żyła ponad 7 lat. Gdy choroba przykuła ją do wózka, zaczęła dużo czytać o męczących ją objawach. 3 lata temu postanowiła przebadać się pod kątem bakterii. Te wyniki mnie nawet zaskoczyły, bo to nie tylko borelioza, bo tam się jeszcze pojawiła babeszioza, bartonelle, wszystkie rodzaje możliwe, mykoplazma, chlamydia. Jak podają portale medyczne, przewlekła infekcja bakteriami przenoszonymi przez kleszcze może być przez wiele lat utajona, a długo nieleczona pozostawia po sobie bardzo poważne powikłania. U Sławy bakterie zaatakowały układ nerwowy. Stwierdzono u niej neuroboreliozę. Doszło do niedowładu nóg, problemów z koordynacją ruchów rąk i ogólnego dużego osłabienia. Choć kobieta przyjmowała antybiotyki wskazane przez lekarza chorób zakaźnych, to terapia nie przyniosła oczekiwanych skutków. Dodatkowo od długotrwałego leżenia i siedzenia pojawiły się odleżyny, których leczenie jest bardzo kosztowne. Tak nawet 800 zł. Także jakbym chciała też mieć codziennie rehabilitację, to oprócz weekendów to by było z 1000 zł. Także to jest po prostu... A nie mówię o leczeniu jeszcze się od boreliozy, bo to jest już zupełnie inna kwota. Chociaż to by mogło być tak też może z 500 zł miesięcznie. A renta ile wynosi? 1378. O Sławie pisaliśmy na portalu faktykaliskie.pl kilka miesięcy temu, w sierpniu. Wówczas kobieta była bardzo osłabiona i przebywała w szpitalu. Marzyła o specjalistycznym łóżku i materacu przeciwodleżynowym. Ale mimo, że ten sprzęt dofinansowuje PFRON, ona nie miała wymaganego wkładu własnego. Po naszym artykule z apelem o pomoc na konto Kaliszanki w Fundacji Avalon wpłynęło ponad 4000 zł. Potrzebne wyposażenie jest już w mieszkaniu Sławy. Liczę, że jak... te rany jednak już będą zagojone, to wrócę do takiego już leczenia się od tych bakterii. W Sławie cały czas pomaga przyjaciółka Barbara, która podjęła się organizacji charytatywnej imprezy. Już w kolejną niedzielę, 27 listopada w klubie Stara Przepompownia w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Raszkowskiej odbędą się koncerty, licytacje gadżetów, zabawy dla dzieci czy kuchnia społeczna. Wystąpią artyści szkoły pani Anny Oligny z Piana Song. Oprócz tego wystąpi zespół Alternatywy 4. Również wystąpi Kamil Pyrek, który też brał udział w programie Super Dziecko. I na samym końcu wystąpi zespół Tangerine. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Start od godziny 14, wstęp to cegiełka 5 zł. Kaliszankę można wesprzeć wpłacając datki na konto w Fundacji Avalon. Ze zmianami, ale pierwszy projekt uchwały stworzony w ramach inicjatywy uchwałodawczej został przyjęty przez radnych. Mieszkańcy sołectwa Sulisławice zebrali prawie 900 podpisów pod wnioskiem o przebudowę ulicy Romańskiej i Zachodniej. Koszt prac to prawie 12 milionów złotych, dlatego modernizacja kilkukilometrowego odcinka ma być prowadzona etapami.
Ulica Romańska powstała kilkadziesiąt lat temu. W tym momencie to tak naprawdę niezliczona ilość ład, które zakrywają pojawiające się co chwilę dziury. Przy okazji poważnym problemem jest zatrzymująca się w niektórych miejscach woda deszczowa. Kiedy opady są obfite, deszcz często utrudnia przejazd, a spływając zalewa posesję. Jeszcze gorzej jest na utwardzonej na przełomie lat 90. i 2000. ulicy Zachodniej. Tutaj dodatkowo brakuje chodnika, a obie arterie to bardzo ruchliwe ulice, z których korzystają jadący na Giełdę Kaliską i w kierunku Grabowa nad Prosną. Często też mimo zakazu ulicą Romańską i Zachodnią skracają sobie drogę do ulicy Obozowej duże i ciężkie samochody. Dlatego mieszkańcy Sulisławic postanowili, że sami wyjdą z inicjatywą remontu biegnących przez ich sołectwo ulic. Jako pierwsi w historii miasta złożyli projekt uchwały w ramach inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się niespełna 900 osób. Uchwałę jako intencyjną z kilkoma poprawkami zaakceptowali radni. Najważniejsze zmiany to wpisanie remontu do wieloletniej prognozy finansowej, co oznacza, że najprawdopodobniej w przyszłorocznym budżecie zostaną zabezpieczone pieniądze nie na całą inwestycję, a na opracowanie dokumentacji. Ten etap może potrwać nawet kilka lat, dlatego sama przebudowa to odległa przyszłość. Dwa wydziały Starostwa Powiatowego w Kaliszu od stycznia będą funkcjonowały w remontowanym od końca lat 90. skrzydle wschodnim budynku. Ostatnim etapem jest wyposażenie nowej przestrzeni. Sporej, bo każda z dwóch dużych sal, do których zostaną przeniesione Wydział Budownictwa, Architektury i Planowania Przestrzennego oraz Wydział Komunikacji, ma ponad 100 metrów kwadratowych. Remont skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu zaczął się pod koniec lat 90. Teraz znalazły się pieniądze na wyposażenie pomieszczeń. Oczywiście potrzebne jest wyposażenie oraz odpowiednie okablowanie tego budynku. Te prace już się zaczęły. Mamy aranżację wnętrz zarówno tej sali, w której się znajdujemy, sali na parterze, jak i również sali na piętrze, tak zwanej sali rycerskiej. Górną salę skrzydła wschodniego zajmie Wydział Architektury i Budownictwa, który w tym momencie mieści się w budynku głównym starostwa. To kilka małych pomieszczeń biurowych, w których urzęduje kilkunastu pracowników. Petenci obsługiwani są przy biurkach, najczęściej kilku, równocześnie w jednym pomieszczeniu. Trudno nazwać to komfortowymi warunkami, szczególnie dla osób, które chcą, by ich sprawy były znane jedynie urzędnikowi i nie trafiły do uszu innych mieszkańców powiatu, którzy w tym samym czasie rozwiązują swoje urzędowe sprawy przy biurku obok. Sala obsługi w dawnym budynku poligrafii Urzędu Wojewódzkiego jest zbyt mała i wymaga w tej chwili przeniesienia. Stąd Wydział Komunikacji znalazłby miejsce właśnie w tej sali, w której się znajdujemy, w sali na parterze tak zwanego skrzydła wschodniego. Przeprowadzka wydziałów zacznie się w grudniu, a mieszkańcy powiatu swoje urzędowe sprawy w nowej przestrzeni będą załatwiać od stycznia. Sześciu profesorów, trzech doktorów i dwoje magistrów, pracę wykładowców jednej z dwóch katedr malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oglądać można w Centrum Rysunku i Grafiki imienia Tadeusza Kulisiewicza. Ekspozycja zatytułowana Edycja Druga nie pokazuje grupy twórczej, a raczej 11 indywidualności, które łączy uczelnia oraz odejście od konwencjonalnego malarstwa. Oglądających najnowszą wystawę w Galerii Kulisiewicza, którzy malarski obraz kojarzą raczej z płótnem osadzonym w ramie, ta ekspozycja na pewno zaskoczy. Uspokajamy jednak, to nie jest zapowiedź śmierci malarstwa. Katedra, która kształci studentów w powiedzmy tak konwencjonalnym stylu malowania, także istnieje w Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym i ma się dobrze. Wykładowcy tej drugiej katedry, których pracę właśnie oglądamy w Kaliszu, skupieni są w sześciu pracowniach, trzech malarskich sensu stricto oraz dokumentacji ochrony konserwatorskiej sztuki współczesnej, tkaniny artystycznej i malarstwa w architekturze i urbanistyce. Stąd większa niż zazwyczaj różnorodność technik, specyficznych środków i materiałów oraz technologii. Ja użyłem takiego określenia, że czystość języka przestała być cnotą i że to jest pewna wolność, z której akurat w naszym przypadku no, korzystamy szerzej niż to robią koledzy. Mamy zatem na wystawie kilka obrazów, ale połączonych ze światłem, a przede wszystkim instalacje ze światłem ultrafioletowym, kompozycje elementów organicznych, prace konceptualne i wideofreski. Wśród 11 wykładowców poszerzających definicję malarstwa jest także młoda kaliszanka od ponad dwóch lat związana z poznańską uczelnią. Natalia Czarcińska jako jedna z trzech kuratorów wystawy starała się o odpowiednią ekspozycję nie tylko swoich prac, ale także kolegów, co wymagało nawet zmian w przestrzeni galerii. Większość z tych prac powstała tutaj w konkretnej przestrzeni i dla konkretnej przestrzeni. I ta przestrzeń zbudowała te prace. Także tak,
Myślę, że zrobiliśmy tutaj sporą rewolucję, ale mam nadzieję, że dla dobra prac i dla dobra tej przestrzeni. Artyści prezentujący się w ramach edycji drugiej nie zapominają o swojej edukacyjnej misji. Dlatego wraz z Galerią Kulisiewicza zaproponowali serię warsztatów zarówno dla dzieci, jak i młodzieży licealnej. Nie dość, że wbiegła na drogę wprost przed nadjeżdżające auta, to jeszcze w ostatniej chwili zmieniła kierunek i z powrotem wbiegła na jezdnię. Tylko refleks i czujność kierowcy sprawiły, że nie doszło do zderzenia z sarną. Incydent nagrał samochodowy rejestrator wideo. Nagranie zobaczycie na portalu fakty.kaliskie.pl. Kończymy magazyn miejski. Dziękuję Państwu za uwagę. Za chwilę prognoza pogody. Do zobaczenia. Dzisiejszy wieczór będzie pochmurny ze słabymi opadami deszczu. 7 stopni na termometrach, na barometrach 992 hektopaskale. W nocy zachmurzenie całkowite i 6 stopni na plusie. Piątkowy poranek będzie pochmurny i ciepły. 7 stopni wskażą słupki rtęci. W ciągu dnia maksymalnie 8 stopni. Ciśnienie niskie 991 hektopaskali.